tutaj Afro i witam was w kolejnym odcinku z Q&A. I dzisiaj po raz kolejny będziemy śpiewać. A teraz intro. Lecimy z pierwszym pytaniem zadanego przez Guciksa21. I co się stanie, gdy Yoda wsadzi swoje uszy w dupsko Imperatora? A więc sądzę, prawda, iż uszy są giętki, mają taką chrząstkę, prawda? Możecie dojrzeć moje ucho, odsłonię je spod afra. Prawda? I dlatego, że są takie giętkie, to myślę, że uszy Jody również są giętki, by się zgięły, nic specjalnego by się nie stało w tym, prawda, wspomnianym odbycie Imperatora. Co jeśli, czy jeśli afro ma afro na afrach i na głowie, to czy twoje brwi mają afra? No jak widzicie, nie wydaje mi się, żeby to jakieś afra były, prawda? No ale może jak trochę zapuszczę, prawda, coś podrośnie, to może będzie jej afro na brwiach. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Lecimy dalej i X Virtualizix, zabijesz się kiedyś na odcinku Kulcieszę Tłumów. Będzie specjalna 100 milionów subów, a więc PewDiePie, szykuj się. I również cię PewDiePie zapraszam na pogrzeb, jak i wszystkich moich widzów oczywiście. Paweł Bujek, DJ Gabin Trollo, pierwszy. Wspaniale. X Virtualizix, ile się w pale mieści? A więc sądzę, że tyle, że jest tam, prawda, nieograniczona ilość miejsca, to nie jest jakiś dysk twardy czy coś. I że mieści on dokładnie tyle, ile sobie wsadzisz do tej pały. I Avalanche Playgame, co powiesz o kapitanie teamu, w którym grasz? Pozdrawiam. Też cię pozdrawiam bardzo serdecznie. Jest kapitan Piotrek Śliwka, pseudomiro. Też bardzo serdecznie go pozdrawiam. Bardzo dobry trener. Bardzo dobrze strzela, bardzo dobrze gra, zna dobre taktyki, trenuje nas, organizuje treningi, jest lepszy niż Snacks, lepszy niż jakiś Happy czy inny. Kto tam jeszcze może być? Z TSM-u kapitan na przykład nie jest najlepszym kapitanem świata. I lecimy dalej. Rexio.pl, kiedy dasz mi ten małpi biznes? Pierwszy skin z kontraktów miał być mój. Nigdy! Widzę, że są greedy na kontrakty, ja już nie rozdaję kontraktów. Nie rozdaję, są greedy na skiny, nie będę już nigdy robił giveawayów. To wszystko przez was. Tomasz Długosz. Ha, 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 ha. Wspaniale. Gucix21, niestety The Wesley Family nie miało szans was rozgromić, gdyż E-Fighters wychodzi z meczu i jeden z waszych graczy zabija drugiego, by zrobić miejsce Lemowi. Więc moja rada, jak chcecie z nami grać, to nauczcie się grać do końca. Co tam było dalej, bo mi zniknęło. Nauczcie się grać do końca. Ach, te przerwy na odcinku. Przepraszam was, moi serdeczni. I wracając do pytań, nauczcie się grać do końca. Jak to zrobicie, to któremuś z nas napiszcie. Ewa, trzeci raz wygraliśmy derby GTE. No i trzeci raz po prostu. Trzeci raz The Wesley Family robi spina. No po prostu to już jest nudne. Ciągle tylko spinają. Tutaj nas serwa wywala. Tutaj wchodzi jakieś lemy. Tutaj Afro i witam was w jakieś lemy wchodzą, prawda? I oni jeszcze nam spinają. Wygrywamy. Przystanie 12-5 bodajże. Mecz się przerywa. No ale oni... Nie, z nimi nie gadamy. X Virtualizix, jakiego koloru jest lustro? Sądzę, iż że lustro. Jeżeli by je zdrapać, to jest takie matowe. A jeżeli go nie zdrapiesz, to posiada kolor taki srebrny. Ale odbija również kolory, więc posiada każdy kolor, jakim w nim odbijesz. Są trzy opcje. I Szmid Szpi, zgany jeleń Szmidzio. Siemaneczko, Afro. Skoro przyjąłeś mojego challenge'a, to może zadam ci parę pytanek. A teraz challenge z poprzedniego odcinka, Afro wyprostuj włosy. Zdjęcie w tym momencie. Może zadam ci parę pytanek. Jak myślisz, kim ja jestem? Na pewno mnie znasz, wystarczy, że powiesz imię. Jaki masz staż w CS-a? Czy kiedyś zagramy, to pokażę ci, jak się gra w CS-a. Co byś chciał kiedyś robić? Chodzi mi o zawód. Co sądzisz o górnictwie? A więc, po pierwsze. Tak, znam cię. Jesteś Michael, pisany przez J. Jaki masz staż w CS-a? A więc gram, oglądam od Chrome, ale gram od Falkionów. Taki mam staż. Czy kiedyś zagrałem, to ci pokażę, jak się gra w CS-a. Oczywiście gry z widzami zawsze na propsie. Co chciałbyś kiedyś robić? Chodzi mi o zawód. Rzucam szkołę, zostaję youtuberem. Co sądzisz o górnictwie? No, bardzo, bardzo dobry zawód, lecz ja bym się bał pod ziemią siedzieć, tak szczerze. Koniu 1232. Afro, czy znasz Boga CSGO? Tak znam. Rexio.pl. Zaśpiewaj piosenkę o komarze i grając na gitarze.
Nie czuję, który mówię. Nie, dzisiaj będzie inna piosenka, niestety. Pierwszy raz challenge nie spełnię, ale może kiedy indziej. Gucik z 21, czy wasz team nauczył się rzucić po czekalni, ustawić mecz publiczny w CSGO? Kurde, stary, dostaniesz bana za ten spam. Te The Wesley Family po prostu też nigdy nie grajcie z nimi. Jesteśmy mistrzami GTA, a nie oni wcale. A więc... X-Virtualizix zapytał, ile ołówków mieści każde afro na twoim afro? Więc łącznie było ich 49, lecz takie pojedyncze to... Nie wiem ile. Takie każde małe afro, może 2-3. I po raz kolejny X-Virtualizix, co to jest nic? I odpowiedź lepsza niż jakakolwiek. Pół litra na dwóch, bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi, Schmidt. I teraz pytanie odcinka zadane dwukrotnie. Zaśpiewaj czarny ciągnik na odcinku. Zaśpiewaj na odcinku, kupiłem czarny ciągnik SD. A więc, już teraz. Mam nadzieję, że muzykę słychać. Ja spuszczałem na full głośność. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ciągnik. Kupiłem czarny 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 alufelgi. Ciemne szyby. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. 400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. I ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was do kolejnych odcinków. I subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie na Facebooka. A na razie, do zobaczenia, cześć, pa!